Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać, a także, że mnie słychać. Witam Państwa na kolejnej odsłonie, już czwartej, wykładów Metropolii Świata. Podejść po Hanowerze, po Toronto, czas na Szanghaj, a więc dzisiaj Azja. Temat naszego dzisiejszego wykładu brzmi następująco: Szanghaj, chińska metropolia świata, a naszym prelegentem jest pani doktor Magdalena Łągiewska, zresztą podwójna pani doktor, aktualnie adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka kilku innych szkół, w tym także East China University of Political Science and Law właśnie w Szanghaju. Stąd pewnie między innymi dzisiejsze spotkanie i dzisiejsza rozmowa. CV pani doktor jest dosyć bogate, w związku z czym zachęcam Państwa do lektury postów na Facebooku, a ja tu postawię kropkę, by nie przedłużać i przejdę do rzeczy. Dzisiaj, jak już Państwo wiecie, o Szanghaju, a więc nieco inne klimaty, też jak zapowiadała pani doktor, w nieco innej konwencji, bo będziemy dzisiaj mówili o różnych rzeczach, to będzie, jak przed chwilą słyszałem, Szanghaj, ale z osobistej perspektywy, a więc z tym większym zainteresowaniem włączam na głos regulator i wsłuchuję się w to, co ma do powiedzenia nasz gość. Jak zawsze, Szanowni Państwo, na początku wykład z prezentacją, a potem po wykładzie i po prezentacji będziemy mogli porozmawiać z panią doktor, zadać jej pytania. Pytania bardzo prosimy wpisywać na Facebooku, tuż pod linkiem, w ramach którego transmitujemy spotkanie, a ja te pytania będę odczytywał, a pani doktor, jak będzie miała czas i ochotę, a obiecała, że będzie miała i czas i ochotę, będzie nam te pytania, na te pytania odpowiadała. Nie przedłużam w takim razie, nie zabieram Państwa cennego czasu. Magdo, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie z Gdyni, nie z Szanghaju, żałuję, no ale takie mamy czasy. Z uwagi na pandemię przez ostatni rok niestety nie zawitałam do Szanghaju, z tego powodu bardzo ubolewam. Jest godzina 20 czasu polskiego. Wiem, że łączą się też z nami, są z nami osoby z innych długości, szerokości geograficznych, między innymi właśnie z Szanghaju i z Australii. Więc postanowiłam przedstawić to miasto nieco z innej perspektywy. Ten wykład, mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Szanghaj jako chińska metropolia przyszłości. Spróbuję Państwu pokazać, dlaczego moim zdaniem właśnie Szanghaj powinien być w ten sposób określany jako to miasto czy metropolia przyszłości. Kilka słów tytułem wstępu co do mojego wykładu. Tak jak wspomniałam, postawiłam na nietypową formę z tego względu, że wszyscy jesteśmy z uwagi na lockdown ograniczeni w możliwości przemieszczania się. W związku z tym chciałam Państwa zaprosić w taką wirtualną podróż po tym fantastycznym mieście, mieście niezwykłym, które urzekło mnie i skradło moje serce już za pierwszym razem. Więc zapraszam Państwa, lecimy do Szanghaju. Jesteśmy na pokładzie samolotu, który wiedzie nas do tego pięknego miasta. Pierwsze pytanie, jakie nam się pojawia, to gdzie w końcu wylądujemy? W Szanghaju są dwa lotniska. Z jednej strony Pudong, z drugiej strony Hongqia. Warto o tym pamiętać, ponieważ te dwa lotniska różnią się, jeżeli zwrócimy uwagę na rejsy, jakie obsługują. Oba są międzynarodowe, natomiast lecąc z Europy najczęściej wylądujemy na Pudongu, z tego względu, że właśnie loty międzynarodowe są obsługiwane przez Pudong. Natomiast z innych państw azjatyckich wylądujemy prawdopodobnie na Hongqiao. Oba lotniska obsługiwane bardzo dobrze, dwujęzyczne. Bez problemu można się po nich poruszać, ponieważ są informacje zarówno w języku angielskim, jak i w języku chińskim. Nie będzie problemu, żeby tam się odnaleźć. To, na co warto zwrócić uwagę, to lotnisko na Pudongu charakteryzuje już bardzo wysoki stopień automatyzacji i bardzo mocno już od samego początku widać wykorzystanie przez Chińczyków sztucznej inteligencji. Podobnie zresztą jak
ostatnia moja podróż, kiedy byłam chociażby w Amsterdamie czy w Kopenhadze, coraz bardziej stawia się na to, żeby skanować nasze paszporty i odciski palców i dzięki temu przyspieszyć całą odprawę. W Szanghaju również zastosowano taką metodę. Jest to jak najbardziej sprzyjające temu, żebyśmy szybciej przeszli całą procedurę i szybciej mogli zwiedzać to miasto. Pozostaje kwestia, odebraliśmy szczęśliwie bagaż i co dalej? Jedna opcja, możemy wsiąść w taksówkę, czyli dotrzeć do centrum miasta, natomiast jest to rozwiązanie dla jednych wygodne, natomiast dla drugich z uwagi na rozpiętość tego miasta dość problematyczne. Tam jest bardzo dużo samochodów, ogromne korki uliczne i może się zdarzyć tak, że przez kilka godzin będziemy stali właśnie gdzieś na peryferiach i z utęsknieniem chcieli zobaczyć, jak wygląda to centrum Szanghaju. Dlatego polecam Państwu maglev. Maglev, który jest pociągiem przyszłości. Maglev jest to kolej elektromagnetyczna. Funkcjonuje w ten sposób, że mamy ogromne magnesy i w wyniku przyciągania i odpychania oraz bardzo charakterystycznego opływowego kształtu kolej ta osiąga bardzo duże szybkości. W zależności od tego, jaka to jest godzina, możemy przemieszczać się z maksymalną prędkością 431 km na godzinę. Czyli dotarcie do centrum Szanghaju zajmie nam 7 minut i 20 sekund. Dla tych z Państwa, którzy mają nieco więcej czasu i chcieliby albo nie trafili na tą wybraną godzinę, bo tak jak mówię, tylko w niektórych godzinach możemy przemieszczać się z tą maksymalną prędkością, jest opcja, że pociąg ten porusza się zaledwie 310 km na godzinę i wówczas ten transport zajmuje nam 8 minut i 20 sekund. I tak jest to bardzo szybko. Dla tych natomiast, którzy gdzieś się obawiają, to absolutnie nie ma się czego obawiać. W chwili obecnej w Chinach trwają testy nad przyspieszeniem tego pociągu. Właściwie Chińczycy stawiają sobie coraz to nowe wyzwania, nowe cele, chcą przekraczać granice, które kiedyś były nie do pomyślenia. Ostatnio, kiedy zwracam już na to uwagę, w 2019 roku odbyły się pierwsze testy maglewa, który osiągał maksymalną prędkość 600 km na godzinę. Więc widzimy, że to jest troszeczkę inny przedział, powiedziałabym, tych prędkości i inny komfort jazdy niż nasze pendolino. Myślę, że tak wygląda przyszłość, jeżeli chodzi o nowoczesne środki przemieszczania się i właśnie koło. Dla tych, którzy się jednak obawiają, jak to będzie i dlaczego właściwie ten maglev, może to nie jest aż takie dobre, bo 400 km na godzinę czy 300 wydaje się dużo, zawsze można wsiąść w tradycyjne metro. Tak wygląda gąszcz właściwie, bo chyba tak powinnam to nazwać, gąszcz linii metra, które przecinają cały Szanghaj. Tutaj aktualnie znajduje się 16 linii metra. Jeżeli ktoś powie, że to jest niemożliwe, uważam, że osoba, która projektowała to, miała niezwykłą fantazję, żeby w taki sposób poprzecinać całe miasto do tego stopnia, że mamy tam 414 stacji i łącznie aż 729 km linii metra. Więc proszę sobie wyobrazić, o jakiej skali zjawiska mówimy, jak to miasto jest duże, w jaki sposób jest rozbudowane i jak możemy tutaj się przemieszczać właściwie z każdego kąta przepięknego Szanghaju. To, co dla Państwa będzie bardzo istotne, to linia numer 2 zaznaczona na zielono, która łączy dwa lotniska, łączy Pudong z Hongqiao, więc wystarczy wsiąść tylko w jedną linię metra, żebyśmy mogli się przemieścić w bardzo prosty sposób z jednego końca Szanghaju na drugi. Po środku znajduje się taki prostokąt. Prostokąt w kolorze fioletowym, tym, że być może jest to mało widoczne, natomiast nie wiem, czy widać moją myszkę, którą próbuję to zarysować. Tutaj chodzi o ten prostokąt. To, co znajduje się w środku, to jest ścisłe centrum Szanghaju. Tutaj jest to, co nas interesuje najbardziej. Mało kto z turystów wybiera się w te bardziej odległe miejsca, choć one są równie piękne. Ja postawiłam sobie za punkt, można powiedzieć, honoru, żeby przez cały mój pobyt w Szanghaju zwiedzić
każdą z dzielnic i przejechać się choćby raz każdą linią metra, żeby zobaczyć, jak to miasto wygląda w praktyce, a nie tylko ograniczyć się do centrum. Większością jechałam, natomiast nie wszystkimi, pomimo tego, że spędziłam tam prawie 3 lata, no ale nie udało mi się zobaczyć wszystkiego, ponieważ to miasto jest ogromne. Ale jak ogromne i jak różnorodne, o tym przekonamy się za chwilę. Jak wygląda kwestia podziału takiego bardziej administracyjnego całego miasta? Otóż w Szanghaju możemy wyróżnić aż 16 dzielnic, z czego, co istotne, znajduje się tutaj również wyspa, trzecia co do wielkości wyspa w Chinach, tak zwane Chongming, która w 2017 roku została do Szanghaju przyłączona. Jeżeli Państwo, to polecam, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Szanghaju, warto oprócz tego centrum, czyli Jinan, Hongkou, Yangpu, Putuo, Huangpu, Changning, Xuhui, to jest ścisłe centrum Szanghaju. Warto również wybrać się na wyspę Chongming, która zachwyca swoją różnorodnością. Ja wybrałam się w ten sposób, że w pierwszą stronę pojechałam PKS-em, chińskim PKS-em. Fajna sprawa, ponieważ byłam jedynym obcokrajowcem. Jechałam tylko i wyłącznie z Chińczykami. Taki sposób podróży, przemieszczania się i poznawania innego kraju lubię najbardziej, ponieważ najcenniejsze są dla mnie rozmowy z tubylcami, kiedy można posłuchać ich punktu widzenia, zapytać, co ma dla nich znaczenie, co zobaczyć, co zwiedzić i najczęściej pokażą miejsca, których nawet nam się nie śniło, nie przeczytamy o nich w żadnym przewodniku i to jest ta wartość dodana. Tubylcy znają teren, po którym się poruszają najlepiej i żaden przewodnik absolutnie tego nie zastąpi. Wyspa Chongming jest wyspą dużą, niezwykłą, niezwykle zieloną, natomiast to, co polecam, żeby wrócić do Szanghaju, a konkretnie do Baoshan, do tej dzielnicy Baoshan, wodolotem. Istnieje taka opcja, żebyśmy w ten sposób przemieścili się. Jest to dla jednych atrakcja, dla drugich również ciekawe przeżycie, ponieważ na Chongming ludność specjalizuje się i żyje nieco inaczej niż na lądzie. Pamiętam, jak podróżowałam również z kurczakami, pamiętam, jak ci ludzie bardzo odbiegali od typowych Szanghajczyków, natomiast samo miejsce ma niezwykły klimat i warto je zobaczyć, warto je odwiedzić. Tak jak mówię, każda z tych dzielnic ma swoją specyfikę. W każdej z tych dzielnic można zobaczyć coś, co nas zachwyci. Czasami miałam wrażenie, że możemy przenieść się zupełnie w inny świat. Bywały miejsca, które mnie zaskoczyły różnorodnością, ponieważ zupełnie nie pasowały do tego, do czego przywykłam, chociażby w samym centrum Szanghaju. Jak wygląda kwestia populacji? Czyli właściwie wiemy, że Szanghaj jest jedną z najbardziej zaludnionych metropolii w Azji. Wiadomo też, że Tokio tutaj jest w czołówce, bardzo wysoko plasuje się New Delhi, Bombaj. Natomiast to miasto, to są dane statystyczne oficjalne prezentowane w yearbooku dla Szanghaju, za 2018 rok mówiono o 24 milionach mieszkańców. 24 miliony, natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że 14,5 miliona to są tylko i wyłącznie Szanghajczycy, czyli osoby, które posiadają lokalne hukou. Lokalne hukou, czyli osoby, które zostały zameldowane na terenie Szanghaju. Tutaj z uwagi na bardzo dużą liczbę ludności został zastosowany taki system meldunkowy, z którym to wiążą się określone przywileje, chociażby możliwość i prawo do edukacji, prawo do świadczeń emerytalnych czy zdrowotnych, więc osoby, które są zameldowane w Szanghaju mogą z nich korzystać, natomiast pozostali również mogą, natomiast odpłatnie. To jest bardzo ciekawy system, ktoś może powiedzieć, że z jednej strony świadczy o pewnym wykluczeniu, natomiast proszę sobie wyobrazić, że mamy aż tak dużą metropolię.
metropolię, która no, ciężko się zarządza aż tak dużą liczbą ludności, tak dużą populacją. W związku z tym możemy powiedzieć, że ma to na celu porządkowanie. Porządkowanie i stwarzanie też udogodnień dla funkcjonowania tego miasta. Natomiast bardzo dużo ludzi też osiedla się w Szanghaju ze względu na chęć podjęcia zatrudnienia. Wiadomo, że duże miasto to też łatwiejszy dostęp do rynku pracy, do tego, żebyśmy mogli uzyskać bardziej satysfakcjonującą dla nas chociażby pracę i lepsze w związku z tym zarobki. Dlatego tak wiele osób decyduje się na to, żeby osiedlić się w Szanghaju, zwłaszcza z tych pobliskich prowincji, jak chociażby z prowincji Anhui. Bardzo dużo osób, które spotkałam na mojej drodze i pytałam, skąd są, ponieważ słyszałam po akcencie, że jednak to nie jest ani dialekt szanghajski, który jest bardzo charakterystyczny i różni się od typowego Putonghua, więc słyszałam, że są tutaj rozbieżności. Najczęściej osoby te pochodziły z prowincji Anhui, a konkretnie bardzo dużo z miejscowości Koszy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie zaludnienia, czy w ogóle liczby ludności w całym mieście. Warto pamiętać też o tym, że władze stworzyły jakby taki górny limit co do tego, ile tam powinno tych osób zamieszkiwać w Szanghaju, mówiły o 25 milionach. Ta liczba została skalkulowana w taki sposób, żeby z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom i jakość życia tym mieszkańcom, z drugiej strony zapewnić im możliwość odpowiedniego odpoczynku, dostępu chociażby do miejsc zielonych, do infrastruktury całego miasta. Więc te limity, które zostały wprowadzone i ktoś mógłby powiedzieć, że pewnego rodzaju restrykcje de facto mają na celu to, żebyśmy mogli lepiej cieszyć się i wspólnie jakby znaleźć ten złoty środek, ponieważ każde miasto ma swoje jakieś limity do tego, żeby nie może tam żyć nagle 500 milionów, ponieważ no, jest to niemożliwe, musi być to w jakiś sposób dostosowane do jego możliwości. To, na co zwróciłam tutaj uwagę i co chciałam Państwu pokazać, to w jaki sposób ten Szanghaj się zmienia. Szanghaj dlatego jest metropolią przyszłości. Nie boję się użyć tego słowa i tego sformułowania, ponieważ proszę zobaczyć na dynamikę zmian. Lata 90., kiedy właściwie na Pudongu, gdzie obecnie mamy Perłę Orienty, gdzie mamy najbardziej rozpoznawalny symbol Szanghaju, czyli wieżę telewizyjną wybudowaną w 1994 roku o wysokości 468 metrów. Zdjęcia Perły Orientu obiegły cały świat i stała się ona symbolem tego miejsca. Natomiast na początku lat 90. była tam pustka, można powiedzieć równina i ktoś miał niesamowitą wyobraźnię, z jednej strony, z drugiej strony doskonały plan, który wiedział, jak wcielić w życie. Jeżeli ktoś powie, że coś jest niemożliwe, to polecam pojechać do Szanghaju i powiedzieć, że tam jest coś niemożliwe. Nie, nie jest niemożliwe. To my stwarzamy sobie granice. Natomiast Szanghaj pokazuje, że tych granic nie ma, że można je przekraczać, że wszystko właściwie jest możliwe. Miasta w latach 90., które wydaje mi się, że nie zachwycało, w latach 2010, a zobaczymy, jak wygląda dziś. To jest zupełnie inny świat. Ktoś, kto by nie wiedział, że mówimy o tym samym mieście, spojrzałby na te fotografie i prawdopodobnie by się zdziwił, że rzeczywiście to jest to samo miasto. Miasto, które współcześnie jest numer jeden. Numer jeden jako port na świecie. Numer jeden jako centrum finansowe, ale również miejsce, gdzie testujemy różnego rodzaju transplanty prawne. To Chińczycy właśnie doszli do takiego przekonania, że najpierw trzeba sprawdzić pewnego rodzaju rozwiązania w skali mikro, czyli w niewielkim tylko zakresie, zobaczyć, czy one dobrze funkcjonują, co można ulepszyć, co można usprawnić, w jaki sposób później przełożyć to na większy format, na skalę makro. Szanghaj to właśnie takie miasto. Miasto, które zachwyca, które inspiruje, które pokazuje, że słowo niemożliwe nie istnieje, które nie boi się
stwarzać samo sobie nowych wyzwań i przesuwać horyzonty. Dla mnie to jest właśnie takie miasto, tego mnie nauczyło. Sam fakt, jak pojechałam do Szanghaju i mówiłam ludziom, że zamierzam napisać doktorat, to w języku chińskim, niezliczone przeze mnie, ile razy usłyszałam, że to jest niemożliwe. Na początku też tak myślałam, bo skoro tyle razy słyszałam, że to jest niemożliwe, no to tak się zastanawiałam właściwie, no to no nie wiem, jak ja to zrobię. Natomiast wiele razy przychodziłam pod tę perłę Orientu, na słynny bunt. Jak widziałam to, co mam przed oczami, to stwierdziłam, że właściwie niemożliwe nie istnieje. I nie istniało, bo zrobiłam, napisałam doktorat i obroniłam po chińsku. Ale jak wygląda cały Szanghaj? Tutaj mamy panoramę tego wspaniałego miasta. Po lewej stronie, na lewym zdjęciu, mamy Pudong, nowoczesny wraz z najwyższym centrum finansowym, ze słynnym Shanghai Tower, perłą Orientu, o której wspominałam. To tutaj powstają najwyższe drapacze chmur, to jest to miejsce, które fascynuje i które praktycznie, jeżeli mamy jakąkolwiek wizytówkę Szanghaju czy pocztówkę tego miejsca, no to jest to symbol rozpoznawalny Szanghaju na świecie. Po prawej stronie z kolei mamy rzekę Huangpu. Rzekę Huangpu, która oddziela słynny bunt, czyli promenadę, gdzie zazwyczaj robimy zdjęcia. Istnieje natomiast też możliwość, żebyśmy przemieścili się przez rzekę Huangpu barką za niewielkie pieniądze, bo zaledwie 2 juany, jak ostatnio się przemieszczałam, czyli za złotówkę, można wsiąść na specjalną barkę i przepłynąć na drugą stronę i znaleźć się wśród drapaczy chmur. Polecam, mało kto z tego korzysta, mało kto o tym wie, a robi niesamowite wrażenie. Tak to wygląda. Pływają tutaj też takie specjalne barki, stare, które ktoś mógłby powiedzieć, że nie pasują do nowego klimatu, do XXI wieku. Z jednej strony taka nowoczesna metropolia, a tutaj relikt przyszłości. Natomiast myślę, że to wszystko ze sobą współgra. Pamiętam, jak odwiedziłam Cipolbrok i tak zwróciłam na to uwagę, że właściwie chyba mogliby wymienić te barki, natomiast usłyszałam, że w tym jest pewien klimat. Jak spojrzałam na to po raz drugi, to właściwie się zgadzam, bo gdzieś to też wpisuje się w to miasto. Miasto, które jest bardzo zadbane, w którym dba się o szczegóły, dba się bardzo mocno o zieleń. To, co zachwyca, to kwestia pieczołowitości, tej staranności w przygotowaniu chociażby tych miejsc zieleni. One są dopracowane. Tutaj też ktoś miał fantazję. To tworzą artyści, to tworzą osoby, które mają odpowiedni smak, estetykę, które chcą zachwycić. To miasto jest z założenia miastem bardzo dopracowanym, bardzo takim, można by powiedzieć, dokładnym co do milimetra, jeżeli chodzi o te szczegóły. I to jest właśnie coś, co mnie urzekło. Po prawej stronie widok właśnie z barki, którą płynęłam po rzece Huangpu, więc możemy zobaczyć słynny bunt, ale z drugiej strony, tak jak mówię, bardzo polecam, bo to stwarza nam zupełnie inną wizję tego miasta, kiedy możemy je zobaczyć z różnych perspektyw, czasami poczuć się jak taka mała mrówka, a czasami zobaczyć ten ogrom z szerszej perspektywy. Szanghaj zachwyca również nocą. To miasto jest bardzo oświetlone. Perła Orientu zmienia kolory i pod tym względem właściwie każdy turysta ma mnóstwo zdjęć. Oprócz tego płyną tutaj oświetlone statki. Też istnieje możliwość nocą przepłynięcia rzeki Huangpu właśnie takim statkiem. Więc wrażenie jest tym większe, kiedy najpierw z oddali widać perłę Orientu, a później staje się coraz większa, coraz bardziej okazała. Po drugiej stronie widać z kolei oświetlony bunt, tutaj mini taki fontanny oraz różne budynki jeszcze z lat
z początku lat XX wieku. Głównie były to albo budynki, najczęściej budynki banków. To jest akurat budynek HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Tych budynków jest wiele, są one równie oświetlone, stwarzają zupełnie inny, ale uważam, że bardzo ciekawy klimat. To miejsce jest też bardzo charakterystyczne i często wybierane przez osoby, które wzięły ślub, ponieważ tak można by powiedzieć must have jest zdjęcie na tle, na bundzie, na tle perły Orientu. Każda para chce sobie uwiecznić ten dzień i te chwile właśnie takim zdjęciem. Są to przepiękne czerwone suknie, ponieważ w Chinach to właśnie kolor czerwony jest symbolem szczęścia. To on ma nam zapewnić radość, pomyślność i właśnie szczęście w małżeństwie. Więc wielokrotnie zdarzyło mi się spotkać pary właśnie, które w tym miejscu robiły sobie zdjęcia. Tym ciekawsze, że te zdjęcia to już nie są zwykłym zdjęciem na tle pewnego krajobrazu, natomiast są specjalne agencje fotograficzne do tego wypożyczane i zatrudnia się specjalistów, którzy tworzą kadry niemalże z filmów, ale o to właśnie chodzi, to są również bardzo duże koszty. Nie każdego na to stać, ale ludzie dość dużo odkładają pieniędzy, żeby móc sobie pozwolić na taką panorkę. Jeżeli już przejdziemy z bundu w głąb Szanghaju, natrafimy na East Nanjing Road. East Nanjing Road, który jest również taką ikoną, gdzie znajdują się najlepsze sklepy, jest to najbardziej ruchliwa ulica, najdłuższa, można by powiedzieć, promenada, gdzie bardzo dużo restauracji, markowych sklepów, to właściwie nie jest typowe chińskie miejsce, ale tu możemy się poczuć bardziej jak na jakimś Manhattanie, więc to miejsce nam, Europejczykom, w ogóle ludziom Zachodu wydaje mi się, że jest bliższe z tego względu, że bardziej podobne, jeżeli chodzi o klimat. Do tego przywykliśmy mnóstwo neonów, ale jest to miejsce, gdzie bardzo dużo obcokrajowców spotkamy, więc tu również polecam Państwu się wybrać. Tak wygląda Szanghaj z innej jeszcze perspektywy. Na lewym zdjęciu mamy typowy statek, który możemy spotkać w chwili, kiedy odbywa się w Chinach chiński Nowy Rok. Takim statkiem możemy przypłynąć po rzece Huangpu. Tutaj organizowane są obiady, kolacje i tutaj to on ma zapewnić pewnego rodzaju uroczystość samego wydarzenia. Z drugiej strony możemy spotkać też najbardziej nowoczesne jachty oraz element, który mnie prywatnie gdzieś urzekł, ponieważ no, zwykłą, najzwyklejszą w świecie, może trochę nie pasującą do całej architektury i tego miasta, ale skądinąd mamy tutaj latarnię morską. Latarnię, która bardzo mocno podkreśla charakter tego miasta. Ja z uwagi na to, że też pochodzę, jestem gdynianką, więc pochodzę z miasta portowego. Wiemy, że kiedyś była to też wieś rybacka, w związku z tym dla mnie to był też element gdzieś tam wspólny i spalający. Jeżeli mówimy o infrastrukturze, jak właściwie w tym Szanghaju się przemieszczam? Oprócz wspomnianego metra, 16 linii, możemy się przemieszczać za pomocą autobusów, tak jak wszędzie. Mamy też trolejbusy, więc jest to bardzo duży krok w kierunku ekologii, ale mamy też rowery, które niekoniecznie zawsze są ustawione w rządku i ładnie. Czasami postawione są na środku chodnika, bo akurat komuś było tak wygodnie i powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Bardzo dużo teraz jest e-bike'ów, czyli takich, można by powiedzieć, motorynek, ale ładowanych na prąd, które są bezszelestne i czasami jeżdżąc po chodniku musimy mieć oczy dookoła głowy, ponieważ stwarzają zagrożenie.
Ale to, co jest bardzo istotne, na co chciałabym zwrócić uwagę, to kwestia pragmatyzmu Chińczyków, którą uwielbiam. I o ile u nas w Polsce, zmieniając przewoźnika, zawsze musimy mieć inny bilet, albo najczęściej, jeżeli nie mamy biletu metropolitarnego, natomiast w Chinach wystarczy jedna karta. Jedna karta, którą możemy podjąć na jakiejkolwiek dużej stacji metra i przy pomocy tej karty, którą wystarczy doładować dowolną sumą pieniędzy, jesteśmy w stanie przemieszczać się metrem, autobusem, trolejbusem, promem, taksówką, czymkolwiek, ponieważ jest ona wszędzie honorowana. Uważam, że jest to genialne rozwiązanie. Oprócz tego nie musimy stać w żadnej kolejce, ponieważ są specjalne automaty, gdzie wystarczy podejść, zapłacić telefonem komórkowym, składamy kartę do specjalnej maszyny, gdzie jest pole, które ładuje nam tą kartę, wyciągamy. Nie ma żadnych dodatkowych biletów wsiadając do metra, tylko po prostu odbijamy kartę i możemy od razu się przemieszczać. Jak najbardziej fajne rozwiązanie. Życzę sobie, żeby kiedyś w Polsce je wprowadzili, bo byłoby nam wszystkim po prostu łatwiej, a tak to niektórzy gdzieś dostają mandaty właśnie, bo to akurat nie ten przewoźnik, nie ten bilet, jest duży problem, kiedy można sobie życie ułatwić, a niekoniecznie je komplikować. Pod tym względem Szanghaj jest bardzo pragmatyczny. Natomiast nie polecam, znaczy ja bym się nie odważyła sama przemieszczać się samochodem, ponieważ fascynuje mnie umiejętności kierowców. I to nie jest kwestia braku prawa jazdy, bo prawo jazdy mam. Natomiast tam ten ruch uliczny jest bardzo specyficzny. I pomimo tego, że są pewne reguły, te reguły nie zawsze mają zastosowanie, istnieje swoisty sposób przemieszczania się, natomiast wypadków nie ma, to jest bardzo interesujące. Ci ludzie jednak mimo wszystko szanują się nawzajem, tych wypadków nie ma. Jak wygląda kwestia jakości życia? Na to bardzo chciałabym zwrócić uwagę, bo to jest coś, co podoba mi się najbardziej w Szanghaju. To gdybym mogła, wprowadziłabym od razu w Polsce, z tego względu, że u nas osoby starsze bardzo często większość czasu spędzają w domu. W domu, przed telewizorem, ewentualnie z książką, natomiast Chińczycy żyją i cieszą się pełnią życia, można by powiedzieć. Zaczynają, tutaj ułożyłam wszystko zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli zaczynam to omawiać od pierwszego zdjęcia po prawej stronie u góry, czyli zaczynają wczesną porą, porankiem, najczęściej godzina 5:36 rano, tai chi, czyli coś na rozruch, na to, żebyśmy obudzili sobie pozytywną energię, więc to jest coś, co sprawia, że są w pełni sił. Medytacja w ruchu, bo tak mówimy o tai chi, sprawia, że Chińczycy cieszą się bardzo dobrym zdrowiem. Bardzo dużo czasu poświęcają również na pielęgnowanie swoich talentów, które dla niektórych mogłyby być, mogłabym powiedzieć, że ulotne, natomiast sam fakt, dzielą się swoją umiejętnością, chociażby w postaci kaligrafii, którą tworzą wodą na chodniku. Jest to dzieło ulotne, które można zrobić jedynie zdjęcie, nacieszyć oko, pod wpływem parowania, kiedy woda no niestety już nie będzie widoczna, natomiast sam fakt, że ci ludzie codziennie przychodzą i malują poszczególne znaki i w ten sposób tworzą swoje dzieło, cieszy oko i bardzo miło w ten sposób umilają czas nie tylko sobie, ale również przechodzą. Ostatnia kwestia, czyli tańce w parku, które są praktycznie w ciągu dnia, o ile pogoda na to pozwala, ale wieczorami to już są po prostu turnieje taneczne, można by rzec, czyli muzyka, jaką kto lubi. Zazwyczaj w jednym parku znajdują się dwa, trzy konkurujące ze sobą grupy, które próbują się prześcigać w różnych figurach tanecznych i zachwycić przechodniów. No, powiem szczerze, że kondycję mają dobrą, nawet powiedziałabym bardzo dobrą i nie jeden 20-latek mógłby im tego pozazdrościć. Wygląda to fajnie, jeżeli się zrobi zdjęcie, natomiast jeżeli ktoś się dołączy, ja przyznam, że próbowałam i dołączyłam,
No to te układy wcale nie są takie proste, jak mogłoby się wydawać. Jest to no, nie taniec z gwiazdami, ale poziom bardziej zaawansowany. W końcu tradycja. O ile Państwo zapewne wiecie, Chiny wykształciły się w ramach cywilizacji buddyjsko-konfucjańskiej, czy konfucjańsko-buddyjskiej. Tutaj możemy mówić o wpływach bardziej filozoficznych niż religijnych, natomiast bardzo mocno jest to widoczne, jeżeli chodzi o kwestie takiej duchowości Chińczyków. Z jednej strony mamy świątynie buddyjskie, to są te po lewej stronie mojej prezentacji, czyli typowe, gdzie mamy różne wcielenia Buddy, różnie przedstawione Buddy. Z drugiej strony mamy świątynie taoistyczne, które różnią się, to jest ta fotografia największa po środku. Natomiast po prawej stronie mamy też świątynie konfucjańskie. Zdarzyło mi się również do takiej trafić, wszystkie oczywiście w Szanghaju. To jest niezwykłe, że to miasto potrafi bardzo fajnie wyważyć i znaleźć ten złoty środek. I z jednej strony możemy powiedzieć, że Chińczycy nie przykładają zbyt dużej wagi do kwestii religijności, natomiast właściwie do religii. Natomiast ta religijność rozumiana jako duchowość jest bardzo widoczna, chociażby w tym, jak witają Nowy Rok. U nas tradycyjnie wita się w postaci Sylwestra, najważniejsza impreza w roku, każdy chce się bawić i przywitać ten Nowy Rok w sposób symboliczny. W Szanghaju miałam okazję, mieszkając z chińską rodziną, udać się do nietypowo przywitać Nowy Rok, ponieważ w świątyni. Udaliśmy się do świątyni Longhua i czekaliśmy na to, aż wstanie słońce. Ten właśnie sposób witaliśmy Nowy Rok, po czym zjedliśmy tradycyjny chiński makaron. Sylwester nietypowy. Natomiast nie znaczy, że nie był wyjątkowy. Był inny, był właśnie dzięki temu czymś niezwykłym dla mnie, ponieważ świadczącym o tym, jak w innej kulturze możemy się odnaleźć. W końcu coś, o czym mało kto wie, czyli Szanghaj, przez który przecina tysiące, można by powiedzieć, różnego rodzaju kanałów. Z tego względu Szanghaj można też nazwać taką Wenecją, Wenecją Wschodu. To jest jedno z najstarszych wodnych miasteczek Zhujiazhuo, gdzie możemy poczuć inny klimat. Tu możemy w tradycyjnej takiej restauracji napić się herbaty, jest bardzo dużo herbaciarni, zupełnie inne jedzenie. Możemy akurat w Zhujiazhuo udać się chociażby do Muzeum Tybetańskiego, poczuć inny klimat. Niby to samo miasto, ale tutaj mamy zderzenie z tradycją, z poszanowaniem tego, co było. Możemy odstapnąć, możemy odetchnąć od tych drapaczy chmur i nacieszyć oko zupełnie inną architekturą. W końcu polski akcent. Polski akcent, a właściwie dwa, na które chciałabym zwrócić uwagę. Pierwszy, czyli Chipoldrok. Chipoldrok, czyli polsko-chińskie joint venture, które powstało w 1951 roku, dokładnie 15 czerwca 1951 roku i było pierwszym na świecie joint venture podpisanym właśnie pomiędzy Polską a Chinami. Po prawej stronie mamy budynek, który znajduje się w Gdyni na ulicy Śląskiej, natomiast po lewej stronie mamy budynek w Szanghaju. Miałam przyjemność być w biurze Chipoldroku i powiem szczerze, że dla samego widoku, a widok jest na bun zwany Waitan, również dla samego widoku warto tam pójść, warto tu zobaczyć i zazdroszczę oczywiście pozytywnie pracownikom Chipoldroku, ponieważ no, widoki mają niesamowite. Ostatnia kwestia, o tym prawie w ogóle nie można przeczytać w polskiej literaturze, czyli nasz domek w Szymbarku, domek do góry nogami, znalazł również swoje miejsce w Szanghaju. W 2014 roku został tam otwarty park, który się nazywa Shanghai Polonia Park.
to tam znajduje się tradycyjna zabudowa. Jeżeli komuś tęskno za Polską i już bardzo długo nie był w naszym pięknym kraju, to może chwilkę poczuć się jak w domu. Szczególnie dla tych osób, które są z Pomorza, polecam. Jest to pewien taki aspekt lokalny dla tych z Państwa, którzy są z innych części Polski, być może mniej znany, natomiast dla nas z Pomorza chyba pierwsza wycieczka każdej osoby, każdego ucznia w podstawówce jest do Szymbarku i to jest taki element, który gdzieś nas łączy. Tak wygląda to miasto. Miasto, które, tak jak mówię, jest pomostem pomiędzy tym, co tradycyjne, a pomiędzy tym, co nowoczesne. To miasto znalazło w sobie ten złoty środek. Jak łączyć z jednej strony historię z przyszłością. Dla mnie to miasto prywatnie jest moim drugim domem. Tam spędziłam bardzo dużo czasu, natomiast zachwyca różnorodnością, tym, że nie można się tam nudzić, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś oczekuje chwili wytchnienia, jest bardzo dużo miejsc zielonych, można podwiedzać różne, nietypowe miejsca. A z drugiej strony mamy ten pęd do nowoczesności. Bardzo szybkie pociągi, które osiągają ponad 300 km na godzinę. Mamy przepięknie oświetlone świątynie, jak po prawej stronie świątynia Jinan. Jedna z najbardziej charakterystycznych w samym centrum Szanghaju. Taki jest Szanghaj. Piękny, niezwykły, to jest miasto przyszłości. Sama jestem ciekawa, czym nas jeszcze zaskoczy, bo jestem pewna, że zaskoczy i to nie raz. Dlatego jeżeli mają Państwo okazję, żeby wybrać się w to miejsce, to bardzo serdecznie zachęcam i na pewno nie będziecie tej decyzji żałować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nadia. Dziękujemy serdecznie. No ja czuję się zachęcony i namówiony, więc kupuję bilet i lecę. Dziękujemy serdecznie za tą rzeczywiście osobistą podróż po Szanghaju. No, przywykliśmy w ramach Metropolii Świata do nieco innych wystąpień. Broń Boże, nie oceniam lepsze, gorsze, po prostu było inne i na pewno niezwykle fascynujące. Także przez chwilę byłem poza Gdańskiem na innym kontynencie, za co dziękuję serdecznie. W międzyczasie tylko przypomnę Państwu, że możecie oczywiście, korzystając ze sposobności, Państwo formułować pytania na Facebooku, w komunikatorze, pod linkiem, na którym też jest retransmisja, a ja będę te pytania Państwu czytał, a w zasadzie to będę je czytał Magdzie, pytania od Państwa. Natomiast Magdo, skoro wpisałaś po chińsku habilitację, czy doktorat, przepraszam, wyprzedziłem fakty, to powiedz nam coś po chińsku w takim razie jeszcze. Ja się szanghaj, 我在那边，关于国际上市中在线效益，比较研究，就写我的博士论文。我就可以说非常漂亮的城市。我就觉得，如果你们都有机会，我们应该去那边看一下，因为我觉得这是最漂亮的中国城市，就是欢迎来上海，欢迎来中国。Dziękuję serdecznie. No, z powinności moderatora tylko zapytam, czy nie padły żadne niecenzuralne treści, bo jak tak, to będę musiał wypipkować. Liczę, że nie. Tak w skrócie, o czym było? Powiedziałam, że moim zdaniem jest to najpiękniejsze miasto w Chinach i ja spędziłam tam dość dużo czasu, ponieważ studiowałam, robiłam doktorat, napisałam doktorat na temat, powiedziałam na jaki temat, czyli o efektywności klauzuli arbitrażowej w prawie chińskim, w prawie polskim, było to studium prawno-porównawcze. Powiedziałam, że jest to miasto, które o ile mają Państwo możliwość, to zachęcam, żeby tam pojechać i je zobaczyć. No i że witam Państwa serdecznie w Szanghaju i w Chinach.
Dziękuję serdecznie. Niecenzuralnych absolutnie słucham, nie było. Spokojnie. Okej, okay, także jestem spokojny w takim razie, ale widzę, że na Facebooku huczy od pytań i komentarzy, w związku z czym przywołam kilka, właśnie mi się nawinęły na myszkę. Pierwsze pytanie, pani Magdalena Woźna. Co jest pani zdaniem najbardziej wyjątkowym, magicznym miejscem w Szanghaju? Dla mnie prywatnie nie będę tutaj, chyba nie będzie to dla państwa zaskoczeniem, ale bądź. I sam fakt, jeżeli się stanie naprzeciw Perły Orientu, to jest zawsze pierwsze miejsce, gdzie muszę, w którym muszę się pojawić, kiedy wracam do Szanghaju. Dla mnie to powoduje, czuję wielkość tego miasta, czuję siłę tego miasta, dynamikę jego rozwoju. Zresztą jest tam też bardzo duży tłum i wcale niełatwo się przemieścić. Jeżeli miałabym polecić i powiedzieć, gdzie, to jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce to mam swoją ulubioną jedną świątynię buddyjską, która też jest ostoją w drugą stronę spokoju i tego, jeżeli ktoś potrzebuje chwili kontemplacji, oderwania się od rzeczywistości, to jest przepiękna świątynia jadeidowego Buddy, gdzie również często bywam, wracając po prostu do Szanghaju. Są te dwa miejsca moje, takie must have, za każdym razem odwiedzam. Dobra, dzięki. Tutaj widzę, że jest kolejne pytanie. Przemek Barszczewski, zresztą się chłopak zaktywizował na Facebooku, kolega z fundacji, pozdrawiamy. W którymś na tym komentarzu napisał tym razem pytanie, czy spotkałaś się z osobami, które źle oceniają tak błyskawiczne zmiany miasta, które tęsknią za miastem, które jeszcze nie było metropolią światową. Rozumiem, że kolega miał w tyle głowy gdzieś tam te zdjęcia, w których porównywałaś Szanghaj Anno Domino 2020 i 20 lat wcześniej? Nie spotkałam się, ponieważ sami Szanghajczycy są dumni z tego, w jakim kierunku rozwija się ich miasto. Nie dodałam jeszcze o jednej, nie wspomniałam jeszcze o jednej rzeczy, o której warto pamiętać, o targach matrymonialnych. To jest też fantastyczny sposób aktywizowania seniorów, którzy próbują wypłatać swoje dzieci, przychodzą z karteczką, na której mają wypisane podstawowe dane, wzrost, wiek, waga, wykształcenie, jaki jest charakter danej osoby. Więc nie spotkałam się z tym, żeby ktoś mówił, że tęskni za tym Szanghajem spokojnym, bez turystów, gdzie było mniej ludzi. Nie. Ci ludzie są dumni z tego, jak rozwija się ich miasto, w jaki sposób to wszystko przebiega. Takie stanowisko było prezentowane przez osoby, które ja miałam okazję spotkać na mojej drodze i również przez rodzinę chińską, z którą mieszkałam przez 9 miesięcy, ponieważ tak się złożyło, że jadąc do Szanghaju chciałam pochłonąć, zanurzyć się, można by powiedzieć, w kulturze chińskiej, więc zamieszkałam z Chińczykami. Wydawało mi się to jak najbardziej takie logiczne. I oni się cieszą, że są Szanghajczykami. Są z tego dumni. Okej. Okay. Kolejne pytanie, pani Teresa Wesołowska. Jakie jest powietrze w mieście? Przemysł ma kontrolowane oczyszczanie dymów technologicznych? Powietrzem jest tak. W zależności od pory roku bywa lepiej, bywa gorzej. Bywa tak, że zanieczyszczenie jest dość duże, natomiast jest to uwarunkowane chociażby tym, jakiego kierunku mamy wiatr. Jeżeli są te wiatry z północy, zazwyczaj to zanieczyszczenie jest większe. Po prostu tam najwięcej znajduje się różnego rodzaju fabryk, co powoduje, że więcej tego też dociera do centrum miasta. Natomiast z uwagi na to, że Chińczycy bardzo mądrze podchodzą do sprawy i zdają sobie sprawę z tego, że potrzebne jest duże połacie tych miejsc zielonych, jest bardzo dużo parków i jest coraz lepiej i o ile u nas jest proces deforestacji bardzo mocno zaawansowany, o tyle w Chinach odwrotnie, przeciwnie. Każde możliwe miejsce jest zalesiane i tworzone są właśnie te połacie zieleni. Wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywny kierunek. Natomiast zanieczyszczenie, mówię, szczególnie zimą jest dość duże. No to tak jak u nas w chwili obecnej też jesteśmy świadkiem, że
że ten problem dotyka również i nas, w kwestii dużych metropolii, dlatego że samochodów jest również mnóstwo, natomiast no, poczynania ze strony władz Szanghaju są jak najbardziej pozytywne i widać, że zmierza to w dobrym kierunku. Panie, było jeszcze ostatnie pytanie. Jeszcze jest kilka. Mam nadzieję, że jeszcze chwilkę czasu masz. Możesz go z nami spędzić. Aleksandra Fiołkowska. Pozdrawiam serdecznie przy okazji, bo to nasza koleżanka i mowa. Na ile Szanghaj w Pani odczuciu jako ogromna metropolia, dość intensywnie zabudowana, nie przytłacza swoją wielkością? Na ile nowa zabudowa i spektakularne wysokościowce sprawiły, że dotychczasowi mieszkańcy zostali wysiedleni, czy jest to jakiś istotny problem widoczny społecznie? I jaką rolę w życiu Szanghajczyków odgrywają nowe technologie i aplikacje, na przykład WeChat? Tutaj mamy kilka pytań, a więc kilka problemów złożonych. Co w tym temacie? Powiesz nam ciekawego. Jest tradycyjna zabudowa i są dzielnice, jak chociażby dzielnica francuska, gdzie mamy Huaihailu, czy gdzie mamy Xintiandi, gdzie mamy Fuxin Park, gdzie czujemy ten klimat bardziej europejski jeszcze, kiedy Szanghaj był pod panowaniem, można by powiedzieć, francuskim. Natomiast gdzie znajdują się te drapacze chmur, to jest ścisłe centrum Szanghaju. Jeżeli wyjedziemy poza Bund, jeżeli wyjedziemy poza Pudong i znajdziemy się w innych, mniejszych, mniej okazałych dzielnicach, to tam ta zabudowa nie jest aż tak spektakularna. Zazwyczaj są to budynki, tak jak u nas, albo wieżowce, zdarzają się też bardzo wysokie. Natomiast mniej tych drapaczy chmur, raczej budynki 4-5-piętrowe, 7-8-piętrowe, natomiast zupełnie inny charakter. Właściwie więcej jest w Szanghaju miejsc wolnych, czyli więcej wybudowano fizycznie tych wieżowców, niż wszystkie są zasiedlone, więc tego problemu, że ktoś nagle został bez dachu nad głową, nie ma. I to jest w ogóle specyfika rynku chińskiego, że bardzo dużo deweloperzy zainwestowali w budowanie nowych budynków. Niekoniecznie wszystkie pracują same na siebie, ponieważ nie w każdym jeszcze mamy aż tyle mieszkańców, ile mieć powinniśmy. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o kwestie nowych technologii, no to Chińczycy bardzo idą do przodu i ja powiem szczerze, że no, po pierwszym moim powrocie z Chin w 2015 roku byłam po raz pierwszy na stypendium w Szanghaju. Wtedy podjęłam decyzję, że wrócę do tego miasta. Natomiast to, co mnie zachwyciło, to już w tamtym czasie Chińczycy bardzo mocno korzystali z WeChata, wszelkie transfery pieniężne, opłaty, właściwie mało kto tam używa gotówki i w ten sposób płaci za zakupy, natomiast najczęściej posługują się albo WeChatem, albo Alipayem. To gdzieś stało się kwestią normalną. Zdarza się tak, że nawet to głównie obcokrajowcy, no część Chińczyków też posiada te karty na metro, natomiast ci, którzy są i posiadają lokalne hukou, są Szanghajczykami, to najczęściej również telefonami płacą za metro, za autobus, więc to stało się gdzieś ich drugim, można by powiedzieć, to jest przeznaczenie Chińczyków. Oni stawiają, jeżeli dodam jeszcze jedno zdanie, na te nowoczesne technologie, również w kwestiach prawnych, taka ciekawostka, ponieważ to Chińczycy po raz pierwszy przeprowadzili chociażby sprawę rozwodową przez WeChata. Z uwagi na to, że strony przez kilka lat, można by powiedzieć, doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego, znajdowały się w dużej odległości od siebie, ponieważ 2000 kilometrów, z uwagi na chęć poszukiwania pracy, osoby te właśnie się rozdzieliły, no i skończyło się tak, jak się skończyło, czyli rozwodem. Sąd orzekł rozwód przez internet przy pomocy WeChat. Więc to nie jest tak, że ten WeChat jest jedynie środkiem komunikowania się, natomiast przenika niemal do każdego aspektu życia Chińczyków. I ostatnio nawet taka ciekawostka, słyszałam, że Chińczycy w ogóle chcą odejść od gotówki, od banknotów, natomiast przejść jako pierwszy kraj na świecie tylko i wyłącznie do wirtualnego pieniądza, który ma zdominować
tak, pośrodku. Dziękuję serdecznie. Tutaj kolejne się pojawiło pytanie, bardzo pragmatyczne zresztą, pani Joanny Jachny. Jakie są możliwości wyjazdów w ramach wymiany akademickiej dla studentów i wykładowców? Jak rozumiem, do Szanghaju właśnie. Tych możliwości jest bardzo dużo, w zależności od tego, jaki jest to ośrodek, czy mówimy o Gdańsku, powiem, jak to było, jak jest w Gdańsku. Więc dla studentów były to stypendia, w zależności od tego, czy są to studenci sinologii, czy też nie. Albo są to stypendia semestralne, na dwa semestry na rok można też wyjechać w celu nauki języka. Są też proponowane przez Chińczyków szkoły letnie. Ja byłam na takiej szkole letniej po raz pierwszy w Szanghaju. To był program Inicjatywa Pasa i Szlaku w 2015 roku, finansowany przez lokalny rząd Szanghaju. To jest opcja numer dwa. Istnieje też możliwość wyjazdu chociażby jako wykładowca, ponieważ Chińczycy są bardzo pozytywnie nastawieni na taką współpracę, są ciekawi naszego spojrzenia. I to jest właśnie niezwykłe, że dla Chińczyków wartością jest to, że mogą dzielić się i poznawać inny punkt widzenia. Tego bardzo się nauczyłam w tym kraju, że nie tylko nasz sposób myślenia jest jedyny, nie każdy myśli tak samo, powinniśmy być otwarci na różne rozwiązania, niekoniecznie zgodne z naszym dotychczasowym doświadczeniem. Więc tych możliwości jest bardzo dużo, natomiast wszystko to się dynamicznie zmienia. Wiem, że też zmieniły się reguły, jeżeli chodzi o przyznawanie tych stypendiów, bo z tego, co ostatnio się tym ostatnio widziałam, to bodaj 4 czy 5 osób tylko zostało wybrane przez ministerstwo do tego, że uzyskało takie stypendium. To trzeba na bieżąco zmieniać. Nie wiem, jak to wygląda teraz, bo z uwagi na rok, kiedy mamy pandemię, wiem, że były też przesunięcia w rozpoczęciu tych studiów. Część osób ma zdalnie z Polski, z uwagi na to, że nie można było się przemieścić do Szanghaju, więc to gdzieś tam podlega pewnym zmianom. Natomiast Chińczycy są jak najbardziej otwarci na to, żeby przyjmować studentów z zagranicy i tych programów stypendialnych jest dużo. Wiem, że też dla osób i zdarzyło mi się spotkać nie tylko prawników, nie tylko osób zainteresowanych szlifowaniem języka i pisaniem znaczków, ale także mają stypendia chociażby artystyczne. Zdarzyło mi się też spotkać osoby, które pojechały na dokształcanie się w kwestiach mody, więc tutaj to spektrum, powiedziałabym, jest bardzo szerokie. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, pani Magdalena Margol. Pani Magdaleno, a czy dla polskiego przeciętnego turysty Szanghaj jest drogi? Jak z bazą turystyczną, gastronomią, atrakcjami i tym podobne? Szanghaj, w zależności od tego, jakie kto ma standardy, że tak powiem, ponieważ można tam znaleźć hotele bardzo drogie, luksusowe, ale są też oddalone, nawet można znaleźć przyzwoity hotel w dobrej cenie w centrum Szanghaju. To wszystko zależy, i tu polecam Booking. Booking ma naprawdę bardzo fajne oferty, można to zarezerwować z Polski i jest to jak najbardziej pozytywny aspekt. Natomiast kwestia żywności nie jest tam drogo. Szczególnie jeżeli ktoś stołuje się typowo w chińskich restauracjach. Jedzenie chińskie jest bardzo tanie, to nie stanowi żadnego problemu. Jeżeli ktoś po kilku miesiącach już chciałby spróbować czegoś bardziej europejskiego, typu kuchnia włoska, kuchnia grecka, no to już są wyższe stawki, natomiast jedzenie chińskie to nie, to jest bardzo tanie. Kwestia miejsc turystycznych stosunkowo tanie, ponieważ wizyta w takim świątyni buddyjskiej, chociażby zakup biletu, to jest wysokość 20 zł. 20 juanów czy 10 zł, więc to nie są duże kwoty. Nie jest drogim miastem w porównaniu do innych. Powiedziałabym, że najdroższy jest przelot, natomiast już tam na miejscu nie stanowi to dużych wydatków.
Pani Katarzyna Żychlewicz pyta, jak w Chinach wygląda sprawa ochrony praw autorskich w kontekście wciąż istniejących w Szanghaju fake marketów i ulicznej sprzedaży podróbek? Powiem tak, władze Szanghaju, w ogóle Chińczycy, bardzo stawiają teraz na kwestię praw własności intelektualnej. I powiem Państwu, skąd się cały problem wziął, ponieważ tutaj należy nawiązać też do kultury chińskiej oraz tego, że bardzo dawno temu były egzaminy państwowe, które polegały na tym, że uczeń miał odwzorować najbardziej wiernie pracę swojego mistrza. To było uważane za jedną z najwyższych cnót. Z tego powodu Chińczycy nie widzieli nic złego w tym, żeby właśnie w ten sposób podejść do sprawy. I uważali, że no, przywykli do tego, co kiedyś było elementem pozytywnym właśnie w ramach tych egzaminów państwowych w czasach cesarskich. Natomiast dziś walczy się z podróbkami, te markety są likwidowane i właściwie trudno już znaleźć takie typowe w sklepach chociażby podróbki. Trzeba wiedzieć, gdzie pojechać i być może wówczas się znajdzie, natomiast no, gdzieś już nawet osoby chodzące po centrum i sprzedające Rolexy za $10 też nikną, więc widać ten pozytywny aspekt i wydaje mi się, że to jest bardzo duża kwestia oddziaływania chociażby tego dialogu, który podejmowany jest w ramach Unii Europejskiej z Chinami dotyczący właśnie ochrony praw własności intelektualnej. Taka ciekawostka, ostatnio jest zmiana wyroku po apelacji w sprawie Michaela Jordana, właśnie ochrony praw autorskich znaku towarowego, gdzie właśnie nie było tam żadnych cech, które wskazywałyby na to, że mamy do czynienia akurat z tym koszykarzem. Okazuje się, że tutaj w pierwszej instancji sąd uznał, że nie możemy mówić o naruszeniu praw autorskich oraz prawa do wizerunku, natomiast w drugiej instancji nastąpiła zmiana, powiedziałabym, tej linii orzeczniczej, jest to nowy kierunek i orzeczenie to z pewnością odniesie również wpływ na inną sprawę, która gdzieś się toczy, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, o sprawie Bruce Lee i o córce Bruce Lee, która tutaj domaga się, aby jedna sieć restauracji w Chinach, Real Kung Fu, nie posługiwała się znakiem towarowym w postaci podobizny Bruce Lee. Tak to wygląda. Napisałam artykuł na ten temat, jeżeli kogoś z Państwa to interesuje, to polecam i zachęcam do lektury. I obiecuję, że już ostatnie pytanie na Facebooku zawrzało. Dużo komentarzy pozytywnych, także po spotkaniu musisz sobie je poczytać. A więc tak, pan Aleksander Piskosz. Dobry wieczór, pani doktor. W Polsce dość popularna w ostatnich latach stała się publikacja, reportaż amerykańskiego osiedleńca w Szanghaju Roberta Schmidta, ulica Wiecznej Szczęśliwości, który obrazuje głównie przemiany miasta oczami lokalnych, pokoleniowych już Szanghajczyków. Czy w metropolii widoczne są faktyczne podziały między rodzimymi Szanghajczykami a tymi napływowymi? Czy w jakikolwiek sposób może być to porównywalne do polskiego syndromu słoików? Pozdrawiam. Powiem tak. Ja mieszkałam z chińską rodziną, gdzie rodzice byli Szanghajczykami krwi i kości. Córkę mieli też w związku z tym Szanghajkę, natomiast mąż był z prowincji Anhui. Napływowy. Dziecko nie znało już w ogóle dialektu szanghajskiego, ponieważ się nim nie posługiwało. Ta tradycyjna kultura szanghajska i tych Szanghajczyków takich stuprocentowych jest coraz mniej, ponieważ tak jak mówię, o wiele więcej jest tej ludności napływowej w poszukiwaniu pracy, więc gdzieś można powiedzieć o tym, że widać to rozróżnienie chociażby w kwestii językowej. To jest chyba najbardziej widoczne, ponieważ dla tych z Państwa, którzy posługują się językiem chińskim, są w stanie tutaj
cokolwiek dokonać takiego rozróżnienia. Szanghajhua, czyli dialekt szanghajski, jest na tyle specyficzny, że jest inna wymowa. W języku chińskim Putonghua, czyli tym dialekcie pekińskim, który jest uznawany jako ten język mandaryński ogólnie powszechny, mówi się o tym, mówi się na przykład cześć, dzień dobry, ni hao. W języku szanghajhua mówi się non hao. Dziękuję mówi się xiexie. W szanghajhua mówi się xiaxia. Więc są te różnice dość duże, jak chociażby do widzenia zaijian, a tu mamy seiwei. Więc jeżeli ktoś jest w stanie wyłapać, mówiąc kolokwialnie, te różnice, to widzi, że ta osoba nie jest Szanghajczykiem z krwi i kości, ponieważ nie jest w stanie posługiwać się tym rdzennym językiem, można by powiedzieć, tym językiem lokalnym. To tak trochę jakbyśmy porównując lokalnie, nie wiem skąd akurat jest pan będący autorem tego pytania, natomiast tak lokalnie, to tak jakbyśmy na Kaszuby nagle bardzo dużo osób osiedliło się na Kaszubach i nie znało w ogóle kaszubskiego i też byśmy szybko się zorientowali, że coś jest nie tak. Tak samo jak ktoś tu pojechał na Śląsk i nagle starał się wtopić w tamtą ludność, no to też nie znamy tego języka. Wszyscy posługujemy się językiem polskim, natomiast to jest kwestia dialektu, można by powiedzieć, czy języka lokalnego. I to powoduje pewnego rodzaju różnice i te różnice są widoczne. Czy można to porównać do polskiego syndromu słoików? Nie chcę aż tak daleko wybiegać, czy to jest właściwe porównanie, czy nie. Na pewno ten Szanghaj się zmienia i coraz mniej jest typowych Szanghajczyków właśnie z tego względu, że to miasto potrzebuje nowych zasobów pracy i wszyscy najlepsi, tam jest bardzo widoczna praca headhunterów, którzy wyłapują te perełki na rynku pracy, więc mamy mieszankę, ale no na tym polega specyfika tego miasta. Jeżeli chcemy być najlepsi, no to musimy mieć najlepszych w swoim składzie, nie możemy gdzieś tam tylko opierać się na średniakach, więc taki jest Szanghaj. On sobie postawił bardzo wysoko poprzeczkę i to jest widoczne niemal w każdym aspekcie, jeżeli chodzi o rozwój tego miasta. Tam mamy expo organizowane, tam mamy genialne muzea, tam mamy jedno z najpiękniejszych muzeów, w którym byłam, gdzie jest przedstawiona historia całych Chin od początku i Szanghaj, gdzie możemy przenieść się zupełnie przez kilka wieków historii w czasie, więc ktoś ma niesamowitą fantazję i wyobraźnię i nie boi się wcielać najbardziej odważnych planów. Dlatego to miasto jest niezwykłe, dlatego to miasto inspiruje, ciekawi. Jak ktoś raz był, to chce wrócić po raz kolejny, bo ono się nie nudzi. Nie jest miastem takim, że pójdziemy i właściwie to już nie ma co zrobić. Nie, tam zawsze jest co robić. Każdy znajdzie miejsce dla siebie. Przed chwilą skłamałem, bo powiedziałem, że to było ostatnie pytanie. To nie było ostatnie pytanie, bo już się pojawiło kilka nowych, w związku z czym tak, kolejne. Pani Katarzyny Żychlewicz, czy w Chinach w miejscach turystycznych nadal obowiązują inne ceny biletów wstępów dla obcokrajowców, a inne dużo niższe dla Chińczyków? Nie wiem, jak jest aktualnie, bo przez ostatni rok nie było mnie w Chinach z uwagi na pandemię i nie chcę wprowadzić pani w błąd, ponieważ nie mam wiedzy na ten temat. A aktualnie sprzed roku? Tak jak wcześniej, nie zauważyłam żadnych różnic, ja płaciłam ceny takie jak Chińczycy, więc nie było tutaj żadnego problemu. O czym warto pamiętać, idąc chociażby do świątyni, trzeba mieć gotówkę. Świątynia to jest jedyne miejsce, gdzie trzeba zapłacić juanami w formie banknotów, a nie można płacić chociażby WeChatem czy Alipayem. To jest jedyny taki wyjątek, natomiast gdzie indziej płaciłam normalne ceny, tak jak Chińczycy. Nie spotkałam się z tym, żeby była ta różnorodność. Wiem, że tak jest z hotelami, że są specjalne hotele, w których to mogą być zakwaterowani tylko i wyłącznie Chińczycy, no ale to już jest kwestia taka, że po prostu nie mają licencji na obsługę obcokrajowców. Tutaj te ceny no, bardzo się różnią i to niestety na niekorzyść obcokrajowców i ta różnica jest duża. Pan Maciej Kotarbiński. Pani doktor,
Chciałbym się ewentualnie spytać, w jaki sposób wygląda codzienne życie miasta z perspektywy osób mniej zamożnych? W jakim stopniu miasto charakteryzuje się różnicami w poziomie życia pomiędzy dzielnicami? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Powiem tak. Są osoby, które żyją na bardzo wysokim poziomie, co jest oczywiste, jeżeli są zatrudnione albo w międzynarodowych korporacjach, albo w bardzo dobrych korporacjach chińskich. Są też osoby, które żyją chociażby z małych barów, gdzie sprzedają pierożki, typowe chińskie jedzenie, ryż, zupę z wołowiną i makaronę. Widać tą dysproporcję, jest ona dość duża, natomiast ceny są takie i polityka władz jest taka, że każdego stać na ten dość wysoki, bym powiedziała, standard życia. Jak pytałam, jaka jest wysokość najniższej emerytury w Chinach, to było to rzędu 5-6 tysięcy juanów, czyli przeliczenie 2,5-3 tysiące złotych. Wiemy, jaka jest najniższa emerytura u nas, więc jest to i tak już o wiele więcej. Jeżeli ktoś wie, gdzie robić zakupy, a Szanghajczycy wiedzą, gdzie robić te zakupy, ja również po pewnym czasie chodziłam na lokalny targ, gdzie przyjeżdżała pani dzieci ze swoimi produktami, więc wiedziałam, że po pierwsze były eko, co teraz jest bardzo modne, bym powiedziała, ale ceny były też o wiele niższe i wspierałam, powiedziałabym, takich lokalnych producentów. Radzą sobie, natomiast no, te bardziej odległe dzielnice, człowiek ma wrażenie, że jest zupełnie w innym mieście. I na tym polega cała specyfika, żeby przemieścić się z jednego krańca na drugi koniec Szanghaju, to czasami jest 2,5 godziny metrem, żebyście Państwo mieli świadomość rozpiętości tego miasta. Czasami zdarzyło mi się, że jechałam w miejsce turystyczne najpierw godzinę metrem, później godzinę TKS-em, więc no po prostu taki jest Szanghaj, więc kiedy wyjedziemy za to ścisłe centrum, zobaczymy, że mamy do czynienia z inną architekturą, z inną specyfiką. Jeżeli pojedziemy chociażby do tych miasteczek bardzo starożytnych, bym powiedziała, jak chociażby Zhujiajiao, to tam mamy inną nawet... inne przysmaki lokalne, których nigdzie indziej w Szanghaju nie skosztujemy. Więc to jest bardzo specyficzne miejsce i przez to wyjątkowe. I mamy, zdaje się, jeszcze jedno pytanie, już obiecuję, że ostatnie. Pani Krystyna Ewa Nizioł, dziękuję za bardzo ciekawą relację. Jaki element kultury chińskiej pomógłby, w Pani ocenie, w stworzeniu pewnej spójności społecznej w Polsce, która przełożyłaby się też na poprawę spójności w wymiarze lokalnym, na przykład dzielenie przestrzeni publicznej przez społeczności, a nie jej ogradzanie na cele prywatne? Znaczy, zastanawiam się, co mogłoby, jeszcze raz, bo zastanawiam się, w jaki sposób to pomogłoby... Tak. Jaki element kultury chińskiej pomógłby w Twojej ocenie w tworzeniu pewnej spójności społecznej w Polsce, która przełożyłaby się też na poprawę spójności w wymiarze lokalnym, na przykład dzielenie przestrzeni publicznej przez społeczności, a nie jej ogradzanie na cele prywatne? Co by warto było z kultury chińskiej transponować na nasz rodzimy grunt? To znaczy, ja rozumiem pytanie, tylko to jest przełożenie dwóch miar, które nie mają wspólnego mianownika, tak bym powiedziała, ponieważ kultura chińska zakłada inne wartości. Jeżeli wyjdziemy od konfucjanizmu, cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej, które zakłada inne podejście w ogóle do życia, do tego, żeby cieszyć się tym życiem. Jest inny cykl, można by powiedzieć. Tam ludzie wcześniej rano wstają, tam ludzie są uśmiechnięci, tam ludzie nie mają problemu z tym, żeby komuś pomóc chociażby. Ile razy mi się zdarzyło, że potrzebowałam jakiejś pomocy, czy pytałam kogoś o drogę, czy zdarzyło mi się nawet, że pytałam, gdzie jest restauracja, po czym
kierowca dał mi swoje pożywienie i mówi, jest, mam tutaj ciastko, akurat był to czas, kiedy jadł, kiedy były słynne ciasteczka księżycowe. Więc trudno jest przełożyć coś, co by powodowało, że u nas byłoby lepiej, ponieważ my jesteśmy bardzo, bym powiedziała, tacy zapatrzeni w siebie i każdy ma rację. Natomiast Chińczycy są bardziej otwarci i potrafią szanować swoją różnorodność i nie narzucają swojego punktu widzenia. To jest to, czego to miasto mnie nauczyło, niezwykłej tolerancji, tego, że możemy uczyć się od siebie nawzajem, a niekoniecznie zamykać i próbować narzucić nasz punkt widzenia. Więc myślę, że to jest kwestia zmiany całej mentalności. Czy da się jedną jakąś cechę kultury chińskiej przełożyć na naszą? Wydaje mi się, że byłoby to trudne. Zwłaszcza, że u nas bardzo tradycyjne są takie podziały i ciężko nam zrozumieć, że oni są przyzwyczajeni, że wszystko jest takie bardziej ich, że wszystko jest takie publiczne, że to jest dobro publiczne. U nas jednak jest podejście indywidualistyczne. To jest kwestia tego, że tam dominuje kolektywizm, u nas indywidualizm, więc zupełnie inny wymiar, jeżeli chodzi o kwestię odnalezienia się w danej społeczności. Dziękuję Ci serdecznie. I w sumie jest to piękna odpowiedź na to pytanie. Myślę, że w pełni satysfakcjonująca i Panią, która to pytanie zadawała, i nas wszystkich. I w tym momencie chyba czas postawić kropkę. Dziękuję Ci jeszcze raz w imieniu swoim, w imieniu Instytutu Metropolitalnego, ale myślę również, że w imieniu wszystkich osób, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, za ciekawą prolekcję, za wyczerpujące odpowiedzi, za przepiękne zdjęcia, za Twoją pasję, którą było widać, co zdanie wyrażone w tej prezentacji. Bardzo miło się i ciekawie słuchało tego wszystkiego i zapraszamy w przyszłości być może z innym wystąpieniem o innej azjatyckiej, może niekoniecznie chińskiej metropolii. Dziękuję bardzo. Ja również cieszę się, że miałam okazję i przyjemność wystąpić. Dziękuję za zaproszenie Instytutu Metropolitalnego i za taką możliwość, żeby podzielić się trochę innym Szanghajem. Mam nadzieję, że zainspiruje to Państwa do zgłębiania nie tylko kultury chińskiej, ale też do otwarcia się na ten przepiękny kraj. Wiem, że teraz są ograniczone ku temu możliwości, ale miejmy nadzieję, że wszystko niedługo się zmieni i zostawiam Państwa z tym przesłaniem, że Szanghaj to morze możliwości, Szanghaj to miasto niezwykłe, w którym słowo niemożliwe nie istnieje. I zachęcam Państwa do tego, żeby również stawiać sobie nowe cele, żeby ten 2021 rok mamy początek, więc przy okazji pozwolę sobie złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby ten rok był dla Państwa właśnie nowym otwarciem i nowymi możliwościami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, a Państwa zachęcamy do śledzenia kolejnych wydarzeń z cyklu Metropolii Świata. Planujemy już kolejną metropolię. Jaka? Niech to będzie nasza słodka tajemnica. Niebawem o tym powiemy ciut więcej. Do zobaczenia, dobrej nocy.